Neil Donald Walsh w domu Boga, w życiu, które nigdy się nie kończy, cudowne przesłanie miłości w ostatniej rozmowie z Bogiem. Rozdział 8: Skąd mogę mieć pewność, że te słowa? Spośród wszystkich słów, które zostały wypowiedziane na ten temat, mogą mnie doprowadzić do mojej prawdy o życiu i śmierci? Nie musisz zgadzać się z tymi słowami, aby być doprowadzonym do Twojej prawdy. Nie muszę? Nie, nawet jeśli nie zgadzasz się całkowicie ze słowami tutaj zawartymi. Zostaniesz doprowadzony do swojej prawdy. Znajdziesz drogę powrotną do domu, ponieważ jeśli nie zgadzasz się ze słowami tutaj zawartymi, będziesz wtedy wiedział, z czym się zgadzasz. Pójdziesz wtedy inną ścieżką, a jeśli ta inna ścieżka nie jest Twoją ścieżką, pójdziesz inną i jeszcze inną. Aż znajdziesz drogę z tego zamętu i wrócisz do domu. Przypuszczam, że tak to wszystko mogłoby działać. Tak właśnie to wszystko działa. Całe Twoje życie prowadzi Cię z powrotem do domu, z powrotem do mnie. Dlatego błogosław każde wydarzenie, każdą osobę, każdą chwilę, bo każda jest święta. Nawet jeśli nie zgadzasz się z tym wydarzeniem, nawet jeśli nie lubisz tej osoby, nawet jeśli nie cieszysz się tą chwilą, wszystkie są święte, ponieważ życie informuje. Życie o życiu poprzez proces samego życia, a nie ma nic bardziej świętego niż wiedza, a następnie doświadczanie tego, co życie ma nam do powiedzenia o naszej jaźni. I tak też przeprowadzenie tej właśnie rozmowy. Nawet jeśli się z nią nie zgadzasz, doprowadzi cię do twojej prawdy i twojej ścieżki do domu. Zostaniesz również poprowadzony na tę ścieżkę, jeśli zgodzisz się z tą rozmową. Tak czy inaczej, ta rozmowa doprowadzi cię tam, gdzie zmierzasz. Wszystkie ścieżki prowadzą do domu, każda z nich. I każda ścieżka ma swoje znaki na drzewach, które pomagają mnie tam zaprowadzić. Dokładnie. Teraz rozumiesz. To są wszystkie Twoje własne znaki, które widzisz na drzewach. Rozejrzyj się. Nie ma tu nic, czego byś nie umieścił. Jednak, czasami nie rozpoznasz swoich własnych znaków. Jeśli spojrzysz na nie pod innym kątem, mogą wyglądać dla ciebie inaczej. Mogą wyglądać tak, jakby ktoś inny je tam umieścił. Mówimy oczywiście o znakach Twojego życia, szczególnie tych, które nazwałbyś bliznami. Uważaj. Aby nie myśleć, że ktoś inny je tam umieścił, to uczyniłoby z ciebie ofiarę, a z kogoś innego złoczyńcem. Jednak w życiu, jak już ci mówiłem, nie ma ofiar i nie ma złoczyńców. Zawsze o tym pamiętaj. Moja wspaniała przyjaciółka Elizabeth Kübler-Ross zwykła mówić coś na ten temat, co. Naprawdę kochałem. Gdybyś osłonił kanion przed wichrami, nigdy nie zobaczyłbyś piękna ich rzeźb. Tak, to właśnie miałem na myśli wcześniej, kiedy powiedziałem, że całe życie jest wspaniałe, tak samo jak śmierć jest wspaniała. To wszystko jest kwestią perspektywy. Perspektywa tworzy percepcję. Tak. Nie, nie, nie mów tylko tak. Zbadaj to ostatnie stwierdzenie dokładniej. Przyjrzyj się mu bardziej dogłębnie. Jest to jedno z najważniejszych stwierdzeń, jakie mam zamiar tu wygłosić. Powiedziałem... Perspektywa tworzy percepcję. Jak patrzymy na coś, tworzy to tak, jak to widzimy. Dokładnie. Dziękuję. I tak, jeśli patrzysz na siebie jak na ofiarę, będziesz widział siebie jako ofiarę. Jeśli patrzysz na siebie jako na złoczyńcę, będziesz widział siebie jako takiego. Jeśli patrzysz na siebie jak na współtwórcę w procesie współpracy, tak właśnie będziesz siebie postrzegał. Jeśli spojrzysz na każde wydarzenie swojego życia, łącznie ze śmiercią, jako na dar, zobaczysz w nim skarb który będzie Ci zawsze służył i doprowadzi Cię do radości. Jeśli patrzysz na każde wydarzenie, w tym na śmierć, jako na tragedię, będziesz je opłakiwał na zawsze i nie otrzymasz od Niego nic poza wiecznym smutkiem. Co prowadzi nas do piątego wspomnienia. Śmierć nigdy nie jest tragedią, zawsze jest darem. Skup się na tym teraz. Skoncentruj się tylko na tym wydarzeniu, które nazywasz śmiercią. Bo jeśli potrafisz dostrzec, że to jest prawda o śmierci, to wkrótce będziesz w stanie dostrzec, że to jest prawda o każdym innym wydarzeniu w życiu. A jeśli mogę zobaczyć nawet śmierć jako dar, a nie tragedię, wtedy mogę zobaczyć wszystkie inne w moim życiu małe śmierci, również jako dar. Wszystkie tak zwane złe rzeczy, które zostały mi wyrządzone lub które ja wyrządziłem komuś innemu. A wtedy. Nie będzie więcej smutku ani dla Ciebie, ani dla nikogo innego. Kiedy dobrze przeżywasz wszystkie swoje śmierci, pozwalasz innym dobrze przeżywać swoje śmierci, tym małym i tym dużym. Wow, co to za słowa! Cóż za myśl, żeby się tu ślizgnąć? Ale nie zawsze jest możliwe dobrze umrzeć. Mówię teraz o dużej śmierci. Chodzi mi o to, że czasami po prostu boimy się umrzeć. Oczywiście, że tak. A kiedy boisz się także małych śmierci, czyli każdej porażki lub straty, to boisz się także żyć. Więc boisz się śmierci i boisz się życia. Cóż to za sposób na istnienie? Zatem pomóż nam, jak myślisz, co ja tu robię? Spędzam tu czas, pomagając ci pozbyć się lęku przed wielką śmiercią. Bo kiedy nie boisz się tego, nie boisz się już niczego. I możesz naprawdę żyć. Dlaczego więc wszyscy tak śmiertelnie boimy się umierania? Z powodu tego, czego nauczono cię o śmierci, z powodu tego, co ci powiedziano, kiedy trzymasz śmierć w nowy sposób. Możesz jej doświadczyć w nowy sposób. I to może być wielki dar, nie tylko dla siebie, ale i dla tych, których kochasz. Mam przyjaciela Andrew Parkera, który mieszka w Australii, a którego wspaniała żona Pip, którą nazywali ci, którzy ją kochali, właśnie tak zrobiła. Pip zmarła na raka w sylwestra, tuż po nadejściu 2005 roku, a Andrew podzielił się ze mną e-mailem, który wysłał do wielu przyjaciół swoich i żony. Doskonale ilustruje on to, o czym tu mówimy. W swoim mailu Andrew napisał: Pip jest największym darem, jaki kiedykolwiek miałem. Pojawiła się w moim życiu w czasie, kiedy myślałem, że mam wszystko pod kontrolą, a tak nie było. Siedziała uśmiechnięta w świetle księżyca tej pierwszej nocy, kiedy naprawdę się połączyliśmy, a ja wiedziałem, że jeśli spędzę z nią jakikolwiek czas, ożenię się z nią i będę miał dzieci. Co za błogosławieństwo. Rak w jej pięknej piersi rozpoczął podróż naszego związku, i Och, jak jej odwaga i siła pokazały mi drogę. Jej wszechobecny śmiech i wytrawny dowcip trzymały mnie w pionie, ale to jej bezwarunkowa miłość miała na mnie największy wpływ. Jej miłość była tak silna jak potężny dąb, tak głęboka i niebieska jak ocean i tak potężna jak przypływy i prądy w jego głębi. Niewzruszone było jej zaangażowanie i to, jak mnie postrzegała. Spojrzała poza szorstkie diamentowe krawędzie, rysunek Newcastle, przekleństwa i nieokrzesane zachowania, które były pozostałością po moich dawnych czasach. Widziała we mnie tylko to, co najlepsze, i miała sposób, by to delikatnie pielęgnować. Jej leczenie było brutalne, tak jak brutalne jest nasze prymitywne leczenie medyczne. Chirurgia, chemioterapia i promieniowanie, hormony i wczesna menopauza nigdy nie zmieniły kobiecej esencji, która była moją miłością. Ból tych zabiegów nigdy nie przyniósł jęku niezadowolenia, a wraz z narodzinami naszych dzieci zajaśniała macierzyństwem, kobiecą energią i głęboką miłością. Wszyscy byli poruszeni jej pięknem, zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Kiedy dowiedzieliśmy się, że ma przerzuty do kości, mniej więcej siedem miesięcy po urodzeniu naszych bliźniąt, przeprosiła. W tamtej chwili nie myślała o sobie, tylko o mnie i naszych trzech chłopcach. A potem wstała. Otrzepała się z kurzu i uruchomiła zawór miłości. Usunięcie drugiej piersi trochę ją zabolało. To były jej osobiste uczucia dotyczące kobiecości i odebrania jej. Choć nigdy nie była dla mnie bardziej kobietą niż w tym czasie po operacji. Kiedy następnego dnia przyprowadziliśmy chłopców aby się z nią zobaczyć. Podniosła jedno po drugim swoje dzieci do swojej zranionej piersi i nigdy się nie skrzywiła. Jej siła wypalona jest w mojej świadomości, jej bezinteresowność i odwaga są moimi pociechami w tej przestrzeni, którą teraz zajmuję, przestrzeni wypełnionej jej wspomnieniami. I jeszcze tak długą drogą do przebycia w moim życiu. Przez następne prawie trzy lata żyła. Och, jak ona żyła. Z moim biznesem i karierą w strzępach i moją walką o odnalezienie siebie, mojej ścieżki i kierunku, ona po cichu utrzymywała przestrzeń dla mnie, aby się rozwijać. pielęgnując moją duszę miłością, akceptacją i stanowczym przewodnictwem, ani razu nie pozwoliła mi się wymigać od czegokolwiek. Boże, jak ja ją za to szanuję! Ostatnie pół roku jej życia wydawało mi się wiecznością, gdy przebywałem wśród chwil. Teraz tęsknię za kolejną chwilą w jej obecności. Jak bardzo bym ją kochał, gdyby nadarzyła się okazja, jak cenne byłyby dla mnie każda minuta, każda sekunda, gdybym mógł znów mieć te chwile. Ostatnie miesiące i dni Pip były jej największym darem dla mnie. Stopniowo wycofywała się z mojego życia. Nie było już wykwintnych kolacji. To była moja kolejna gotowanie i sprzątanie. Kto podniesie te ubrania, jeśli je tam zostawisz? Jej ckliwe tony rozbrzmiewają głęboko w moim mózgu. Mam łóżka do ścielenia i pranie do zrobienia. Jakże radośnie te zadania wypełniała nasza pyp. Uczyła mnie swoim byciem w tych dniach, pocieszając mnie tak, jak ja ją pocieszałem. Nigdy nie czułem się bliżej niej i czułem się błogosławiony, że miałem okazję jej służyć. Potem nadszedł czas, aby zabrać ją do domu, zabrać ją z powrotem do Perth, do jej przyjaciół i rodziny. Spojrzałem na nią podczas naszego pięciogodzinnego lotu i ból był oczywisty. Taka uciążliwa podróż i nikt oprócz mnie nie mógł się o tym dowiedzieć radziła sobie w swój zwykły sposób z największą godnością i troską o innych pyp nalegała byśmy zabrali ją na zaplanowaną wycieczkę na wyspę Rotnest, by popływać w lazurowym błękicie oceanu indyjskiego wciąż doceniając piękno życia i błogosławieństwa proste rzeczy Jej ostatnie dni były podróżą o biblijnych proporcjach, istne czterdzieści dni i nocy na pustyni. Jej odejście nastąpiło, gdy wybrała swój czas na swój sposób, kiedy widziała, że wszystko będzie dobrze, dała mi największy dar ze wszystkich bycie z nią, dzielenie przestrzeni i trzymanie się za ręce, kiedy odeszła. Była 12:50, Sylwester. Powiedziała, że chce dotrwać do nowego roku, i tak też zrobiła. Dokładnie. Cały ból związany z czuwaniem, cały strach przed tym, żeby wszystko było dobrze, żeby zrobić wystarczająco dużo i powiedzieć właściwe rzeczy wszystko to poszło z jej duchem. Delikatnie, tak jak przez całe swoje życie. Odeszła. A mnie pozostawiła bez wątpienia całkowicie jasną świadomość tego, kim jestem i dlaczego tu jestem. Jej największym darem dla mnie było zabranie ze sobą mojego strachu. Moje dni są teraz inne, to prawda, choć ona nigdy nie jest daleko. Naszym chłopcom ciężko się żyje. Takiej miłości, jak pyp, nie da się łatwo zastąpić. Wciąż wzrastamy razem. Dary jej życia, jak kwiat lotosu, otwierają się powoli, płatek po płatku. Gdy formy naszego życia nabierają kształtu, karmione miłością takiej kobiety. Te słowa na swój sposób mają przekazać mój hołd. Dla mojej miłości, dla matki moich dzieci i dla ciebie i dla wszystkich jesteśmy lepsi dzięki jej obecności. Nie żałuję ani jednej minuty i nikogo nie winię. Wszyscy mamy wybór w kwestii naszego życia. To, jak działamy lub reagujemy, wpływa na nasze istnienie. Pip i ja wybraliśmy naszą miłość i choć była ona trudna. Dała mi życie. Postanowiłem spojrzeć na to z perspektywy wdzięczności, a nie straty i bólu. O tak, są one ze mną obecne i są absolutnie właściwymi uczuciami. Kiedy pokonasz strach, połączysz się z miłością i z naszą własną boskością i jednością. Miłość uzdrawia. Uzdrawia nasze dusze, uzdrawia nasze związki, a nawet może uzdrowić naszą planetę. Moja żona dała mi tę miłość, a ja postanowiłem się nią z wami podzielić. W nowy rok zjadłem obiad z rodziną, a potem poszedłem do jej przyjaciół na kilka drinków. Wyszedłem około 23:40 i kiedy szedłem kilka mil z powrotem do domu, Pyb była ze mną. Czułem energię tworzenia i możliwości. Kiedy ludzie świętowali na swoich podwórkach, fajerwerki wybuchały, a anielski głos Pyb w mojej głowie powiedział: I miałeś rację, tak jak to przewidziałeś. Chodziło jej o to, że była z Bogiem. W zbiorowej świadomości i po raz kolejny w siedzibie stworzenia. Płakałem. Koniec rozdziału ósmego.